Za nami kolejna edycja stypendiów dla studentów, doktorantów, a także nagród za prace naukowe. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Wybór nie był łatwy, to oznacza, że naprawdę wielu wspaniałych młodych ludzi rozwija swoje pasje, swoje kompetencje, umiejętności na naszych szczecińskich uczelniach. To element akademickiego Szczecina, który cały czas się rozwija. Zobaczcie, co ci wspaniali naukowcy mówią sami o sobie. Jestem doktorantką na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienie. Stypendium prezydenta miasta Szczecin jest dla mnie uhonorowaniem mojej 4-letniej pracy oraz dowodem na to, że moja praca ma sens i jest potrzebna. W swoich badaniach skupiam się na tworzeniu emulsji oraz produktów instant, czyli jedzenia w proszku, które możemy zabrać ze sobą zawsze i wszędzie, a po dodaniu wody wypić pełnowartościowy posiłek. Rozwiązanie to jest proste i praktyczne, a materiał, na którym pracuję, to makuchy, czyli odpady z procesu tłoczenia oleju na zimno. Dzięki moim badaniom zmniejsza się problem marnowania żywności na świecie oraz powstają w pełni naturalne dodatki do żywności. Między innymi współtworzę nowoczesne produkty zgodne z ideą Zero Waste oraz wegańskie. To wszystko w ramach projektu naukowego probiowego. Warto związać się naukowo i życiowo ze Szczecinem, ponieważ tu można dostać wiatru w żagle. Trzeba walczyć o swoje marzenia i realizować interesujące nas tematy badawcze. Kiedy wierzymy w to, co robimy, wszystko staje się możliwe i wszystko można zrealizować. Szczecin. Floating Garden.